obejrzę jednego shota. Od samego początku pięknie go punktuje jego hipokryzję. Ostatnia żywoła 7 minut temu. Specjalnie odpaliłem lighta na 53 sekundy. No mi też nie podoba, panowie, też mi się nie podoba. Ona była naprawdę bardzo ładna, naturalna. A dostałem wiadomość, tak zwana sztama jest. Jest sztama. Co z Riot Games zaj***ta firma. Chodzę i szukam okularów. Zgubiłem je gdzieś, nie wiem gdzie są. Ty. Na głowie. Jezus. Jak ja ciebie na tym teście znowu ADHD. Ja pierdolę. Ale ci w***y byłem, nie? Serio. Autentycznie, tak w co zadanie miałem. Były takie karty, aby... O, przyjęli mnie do tego. 30 zł, na 1000 widzów jest tego. Runmagedonu. Test Moxo, bo spojrzałem na link. Test Moxo. Karta. Dobra, nie ma tego, ale tu musi mi uwierzyć na słowo, nie? Że to było tak po... Nie ma tego. No dobra, to sobie wyobraźcie tego, że był tak by cały szary ekran, nie? Od czasu do czasu, czyli cały czas były wyświetlane jakieś karty. Nie wiem, pik, kurwa, wiadomo, nie? No wiadomo, nie? Musiałem znać, kliknąć spację, jak najwyżej ja potrafię, w momencie, kiedy wyskakiwała czerwone serce na karcie, czyli serce lewy górny, środek i prawy dolny, nie? Ja pierdolę. I to było tak. Spacja, spacja, spacja. I pozaczęły wyskakiwać jakieś obrazki, jakiś kurwa worek, co się ruszał, samochód się ruszał, wózek się ruszał, tak rzeczy wskakiwały. Potem dźwięki miały i przez 20 minut musiałem tak klikać, tak kurwa. Spacja, 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 spacja. Myślałem, że tak, o tym wczoraj suchar mówił, no, no. I ja to dzisiaj miałem i mu napisałem. Napisałem mu tak, ja pierdolę, myślałem, że mnie na tych kartach. Najgorszy był, jak były te obrazki bez dźwięku, myślałem, że zwariuję. Serio. Myślałem autentycznie, że rozpierdolę tego laptopa. Tak mi zaczęła noga latać. Noga mi lata, albo na przykład jakieś inne część ciała. Jak się denerwuje, nie? Ci po prostu tak, wiesz, pani powiedziała, że myślała, że ja zaraz przedziurawię podłogę. Tak mi noga lata. Mówię, że no mi to pomaga, nie? Dziwne. Mega, mega dziwne. Dzień pierwszy zdania Bruce'a od Emerald do Mastera. Timo Zadymios jest jakiś pięty, nie? Ja nie, czy to oglądasz, panie kolego, ale ja i tak obejrzę, ale wrzucać o drugiej k***a film? O drugiej godzinie. MTS ma koszulkę, o k***a, my to sukces. Ciekawostka, wczoraj grałem w szachy na szachowego mentora. Dla tych, co nie oglądał Kika. Nie zgadniecie, co się stało. Roz***bym go. Raczej, tak mi się wydaje. Tylko czasu mi po prostu zabrakło i potem postawiłem figurę. Ale tak to wygrywałem pozycją. Dobrze mi szło. No i co? Dostałem bloka, bana. I powiedział, że cheatuje. Nie wiem, sprawdzać, chcesz być skoczowany przez mega statkiego i dobrego kołcika. Gry, kupuj, od razu kołcik, kurwa. Wystawiaj, kurwa, ksiano i jedziemy z tym. O kurwa. Jest, grałem na niego, patrz. I on powiedział mi, że dałby mi po tej partii 2000 elo i na pewno nie grałem jak 1300. No i co? Klasycznie on E4, ja odpowiadam E6, czyli obroną francuską. On walczy o centrum D4, ja D5, obrona francuska. No i tutaj mi się trochę popierdoliło, bo już dawno nie grałem w szachy, jakieś parę miesięcy. Więc zagrałem tutaj, nie? No. On to zbił, ja to odbiłem, on to zbił. No i teraz walka o tego piona, nie? O tego piona i bronienie tego piona, no to wyprowadzam. No bo dla mnie to było tak nieprzyjemne, że on to bije. Takie no nie, nieprzyjemne to się wydaje, nie? Szach. Nie mógł zasłonić gońcem, bo zasłonić się gońcem, wtedy ten pionek leci, więc zasłonię się skoczkiem. On daje mi szacha. Ja tu mam gońce, no tutaj tym gońcem nie chcę go blokować, ani tego z tym skoczkiem, bo wtedy nie mogę być tego piona. On idzie tutaj skoczkiem. Przecież komputer musi iść na bandę, to dziwne. Ja tutaj skoczkiem, wprowadzam figury, tak jakby kontestujemy cały czas tego piona. On rzuci się gońcem, nie wiąże mi go. Ja to odbijam. On to odbija. Ja idę tutaj hetmanem. Roszadę długą zrobię, bo nie chciałem robić krótkie, bo zrobię krótką, to mi tu wjeżdża, nie? Długą robię, bo stwierdziłem, że jolo. To się ruszę do przodu i tu podstawka leci, cyk. I tu cyk, przejmuję to, nie? I tu jest moja partia, już też tu wygrywam. I pa jak dymam. Ale zdymany, ale zdymany. No i tu zjebałem, kurwa, tu zjebałem. No i jest remisowa. I tu mi czasa braknęło. Czy wyciągniesz kluchy z buzia jak mówisz? Jak mi się podoba, jak mi się podoba, to możesz zejść. Nie, ale nie wpisujcie random roof Wikipedia. Co tam wyskakuje, ty? Wpiszcie sobie w Google random roof Wikipedia. Nie wpisujcie tego. Serduszku mnie boli. Serduszko to mnie boli po wczorajszym horrorze, człowieku. Redakcja mnie zmusiła do grania w horrory. Redakcja daje horrory i dała tak. Horror wczoraj, From the Darkness. Boże, jakie to było gówno. I na studio do katolizmu mogę stąd zamieszkać. Nie, ale mam mieszkanie do wynajmu. Jezus! No dawaj, dawaj! Jezus!
Ale wylew. Co zrobił Naughty Newsem, k***a? What did he... Ja, nawet jestem gdzieś po wylewie. Jutro stream będzie normalnie na Twitchu. Ja sobie rano sobie wstanę, koło 8 sobie pogramy. Do, tak myślę do 13, bo oni powiedzieli, tak spóźni, tak się spóźnią, więc... U kogo będzie stream? Szczerze, nie mam pojęcia. Naprawdę... Ja teraz nie chcę być jak taki, wiesz, stary wujek albo coś takiego, jakiś taki boomer, ale z nim naprawdę, k***a, ciężko zorganizować coś. Bo wczoraj próbowałem to zorganizować i oni grali w Heroes i nawet przynajmniej w Heroesa nie mogli zrobić. To takie dziwne. Dla mnie ciężko zorganizować, a co ty załatwiłeś? No właśnie, no nic nie załatwiliśmy w sumie. Właśnie organizuje się razem, to nie jest tak, że jakaś osoba ma coś zrobić. To nie powinno tak być. Ewentualnie podział obowiązków, ale to jakby to trzeba wszystko się dogadać. Kto co robi, kto się czym zajmuje i tak dalej. No organizuje suchar? Nie! Suchar nie organizuje. Jutro sobie kupię namiot jednoosobowy. Wizji trzeba poradniczek by sam kupić i tak dalej. A nie, czyli kupię sobie od razu dwuosobowego. W razie czego na przyszłość będę miał, jakby z oliwką gdzieś jechał. Lepiej wziąć namiot jednoosobowy, w galerii handlowej, w każdym sklepie typu 4F czy Marte znajdziesz taki namiot, a lepiej kupisz go w militariach. Tam dostaniesz nie tylko namiot jednoosobowy, ale także nóż, gaz pieprzowy i inne przydatne rzeczy, które sam ocenisz, czy warto je zabrać. Nie ma sensu spać na namiocie dla trzech osób, nie wyśpisz się przed spinaczką, będziesz miał do czynienia z chrapaniem, złym powierzchnią i innymi niedogodnościami. Lepiej mieć swój własny namiot, sprawdź na YouTube odcinek militarny na temat namiotów jednoosobowych, są łatwe w rozkładaniu, naprawdę wygodne. Do tego dorzuć jakąś stojącą latarkę, będzie git. Poza tereksami pamiętaj o długich skarpetkach, plasterkach na odciski. Dzięki temu będziesz wyspany, komfortowo czuł i fizycznie w dobrej formie. Jeśli musisz zerwać plecach, pomyśl o uchwycie na kamerę, ale pamiętaj, że dodatkowe obciążenie, które może utrudnić wspinaczkę. Miej zawsze wodę, wygodne buty, własny namiot, komfortową matę lub machany od razu namiot lub śpiwór. Oraz śpiwór. Co trzeba mieć w górach? O, kurtka przeciwdeszczowa, buty trekkingowe, plecak turystyczny i rozpinana bluza. Nie, o nakryciu głowy, krem jest z wysokim filtrem i zapasie wody. Buty trekkingowe. I tu dostanę, od razu też dostanę buty? Tam może po prostu tam pojadę. Znaczy te zwane tereksy? Tutaj takich nie ma. To które najfajniejsze? Solo w namiocie, gdy się bał i hagiła? Nie, nie będę się bał solo w namiocie. Okularki, a tam zakupy dzisiaj k***ne, nie? Okulary taktyczne. Za 500 zł. Namioty według przeznaczenia, według pojemności. Ja nigdy namiot nie rozkładałem. Nigdy nie rozbijamy schronienia pod czymś takim, czyli wyschniętym drzewem, przeżartym przez jakiegoś pasożyta. Pasożyta, przez jakieś korniki. No oczywiście ja nie będę tutaj nocował dzisiaj, więc poglądowo sobie rozbijemy tutaj, bo ładny skrawek terenu, dobrze naświetlony. To tam może pójdę dzisiaj, ty, bez kitu. K***a, Driven na midzie grałem, ale nie wiem, nie wiem. Świat oszalał, świat stanął na głowie. Draven na midzie, kto to widział? Hullbreaker na Dravenie, let's go! Ja jaki wariat w ogóle, co jest? Ale ja nie mam jak zrobić z tego Jera Szklana, no. Kumasz? Ja bardzo bym chciał, ale no nie mam jak. W sensie, no nie mam uchwytu na kamerę. Ja znowu jest spóźniony, nie chcę się grać tego. Nie chcę się grać, nie chcę się grać, nie chcę się grać. Pozostaje nam założyć ten tropik. Przyszpilić namiot do ziemi, no i sprawdzić go w pełnej okazałości. Pamiętaj, że on waży więcej, więc będziesz go nosił. Cię k***a nosił. Podjeżdżamy furą pod pole namiotowe, tam rozbijamy namiot, zwijam, daję do auta i jedziemy na Giewont. Jak oglądam namiot do noszenia? Co ty piszesz w ogóle do mnie? O k***a, close było! Nie, ja widziałem, że ludzie mi pisali, że... To jest dobry argument, tak szczerze. Wczoraj widziałem na YouTubie właśnie, że oni pisali o tym, że pierwsza droga fura jest zła, bo po 30 godzinach się nauczysz jeździć autem i będziesz podświadomie się bało, że rozpoczniesz auto. Tak sobie myślałem, w sumie mogę sobie kupić jakiegoś, nie wiem, jakąś furę za, nie wiem, 10, 20 tysięcy na pierwszą. Taka, żeby się jakoś dużo nie psuła i żeby dało się jeździć. Bo fajnie jest mieć fajną furę, wydaje mi się, że to jest zajebista wygoda, to już też taki pewna oznaka dobrobytu na pewno w Polsce, ale faktycznie być może nie ma sensu kupować sobie teraz takiej, wiesz, zajebistej. Bo ta Kia Stinger naprawdę mi się bardzo podoba, nie? Ja się nie dzieje wszystko, naprawdę. Such a clown fiesta, I hate it. To z niej ci wyskoczyło i zastanawiałeś się nad tym, czy to jest przerobione, czy ona tak wypiła się specjalnie do zdjęcia. No mi też nie podoba to, panowie, też mi się nie podoba to, że Verka tak poszła w tego typu. No ona, moim zdaniem, giga glowdown, nie? Za dużo tych wszystkich rzeczy zrobiła sobie. Ona była naprawdę bardzo ładna, naturalna. Ja wiem, że na bokiem leży, ale tak zastanawiam się, czy te zdjęcia są przerabiane. Wszystkie. I te wszystkie dziewczyny dążą do jakichś popularnych ideałów z Instagrama i wszystkie przerabiają swoje zdjęcia. Czy baba ma wyłatwić życie od mężczyzny? Może, złudnie. Ale powiedz ciekawostkę, wiesz, że jaki procent milionerów stanowią kobiety? Co trzeci milioner to kobieta. Mórz...
wziął i się zesrał do wody w Katowicach na osiedlu Paderewskiego. Bergano Sigma. Dość pewnie temat sporny, ale ja Muran szanuję, nie? Bo jak masz na przykład typiarę, co OnlyFansa z Polski, to ona gdzieś w hierarchii jest gdzieś tutaj. A Muran jest gdzieś tutaj, nie? Dla mnie. Bo typiara z Polski pokazuje dupę i tak dalej, cycki, po to, żeby pobalować, poimprezować, a Muran kupuje stacje benzynowe. Ma własną willę, własną stadninę. No a Muran jest gdzieś tutaj, nie? Jaki procent milionerów stanowią kobiety? Co trzeci milioner jest kobietą. Pierwszy skakuje. Ta, Muran w pokażę, chłopak zmusza. Ta. Rozbiło się po kościach. A ja już to zauważyłem tak jakby, że ludzie, którzy oferują jakieś treści, powiedzmy, typu na przykład mikrocypek albo jakieś kobiety i tak dalej, które tak by pokazują, wiesz, trochę ciałka, to jest irrelevant, co one zrobią. Bo grono odbiorców zaczął mieć takie samo. Da, Queen jest kretynem. Dobra, no jakoś nawet jako tako wyszło. Nie trafiło to, kurwa. Muzykę się właśnie Spotify, no ja pierdolę. Biegnij, Robur! Jest taki subgap, nie. Press I recorder on a TN troll. Don't play it normal. Robimy mały wyścig, małe drifty, małe skusku. Dawaj mi ten beat. Szczerze, nie jest jakieś tragiczne. Nawet spoko, nie miałem takiej ochoty. O, ale gówno, wyłącz to. Tak, jest w porządku. Zakazane stawy Lego. Brat ocenia usta. Mój brat ocenia usta. Okej. Okay. Dobra, 10. Jaki glonojad. O, ej, ładne. Tak szczerze, 2, bo może być lepiej. Rak. Top 5 fajne survivalowe gadżety z internetu. Dziś testujemy survivalowe gadżety takie jak ten. To urządzenie nazywa się Sharpol i kosztowało 39 zł. Można nim naostrzyć wszystko w dwóch krokach. Krok pierwszy, ostrzenie ogólne, krok drugi, ostrzenie bardziej dokładne. Wierzcie mi lub nie, ale po chwili wszystko staje się serio ostre. Bez problemu można nim naostrzyć nawet starą siekierę. A tutaj ma ukryte coś takiego. To krzesiwo, które robi naprawdę mocne iskry. Da się tym rozpalić ognisko. Jest, blisko jak nagram odcinek, to nie ma, nie? Ta karta na część taka jest... A totalnie, ale w sensie ona po prostu nie działa i działa w bardzo dziwny sposób, mam wrażenie, jakby tu wszystko są short, nawet niekoniecznie z Polski i dlatego one się powtarzają. Jesteś 11, bo to małe miasto, bo trzeba se ustawić odpowiednio, no jak, to nie jest algorytm, mistrzostwa chwalnego w Minecraft. W dzisiejszym filmie 30 widzów oraz 6 bambików będzie ukrywać się na 3 różnych mapach przed Kubirem i Bushem. Naszym zadaniem będzie pozostać nieuchwytnym tak długo, jak to tylko możliwe, a ostatnia osoba, która pozostanie żywa, wygrywa nagrodę pieniężną. Sorry, zlagowało mnie na chwilę. Dobra, bolo. Nice! Jeszcze lepiej jest dobry, zajebiście. Czym się różni ADHD od osoby energicznej? To nie chodzi tylko o to, jak zachowujesz. Na przykład starsi ludzie, na przykład mają takie wrażenie, że ludzie z ADHD są tacy, na przykład cały czas się trzęsą, wiesz, i tak dalej. A tu chodzi też o sposób myślenia, procesy myślowe, jakieś takie zachowania, mikrogesty, i tak dalej. Jest! Jest! 31. Jest! Ale dostałem wiadomość! Ja pierdolę! Tak zwana sztama jest! Jest sztama! A nie będę mówił z kim. Wyjdzie na dniach. Co z Riot Games? Zajebista firma! Riot? Uwielbiam! Riot? Zajebista firma! Zajebista firma! Kocham Riot! Mua. Milion całusków daj głowę! No nie znam lepszej firmy! Nie znam lepszej firmy! Nie znam lepszej firmy niż Riot Games, serio! Nie znam lepszej firmy! Kto nie kocha Riotu? Riot? Zajebiste! Co piątek, co sobota, co niedziela? Musi być LEC! Nie, piątek nie ma. Co sobotę, co niedzielę? Musi być LEC! Zostanie, bo Riot jest... To jest fotomontaż, k***a! Fotomontaż! Ej, przetarg! Dobrze mi powiedzieliście! O, k***a, mi się przypomniało! Mam teraz nas popi***nego lika! I to takiego k***a, serio, nie wiem, co jest potwierdzone, to jest plotka jakaś, mam nadzieję, k***a,
bo miał być przetarg na LoL'a w Polsce, nie? Doszły mnie słuchy, że Riot zwolnił ludzi odpowiedzialnych za przetarg i automatycznie przedłużają z Polsatem. Takie plotki słyszałem. Ci co, no ch**nia trochę, bo tak szczerze to myślałem, że Nerwarian dostanie wszystkie prawa. Tak, no cap, teraz mówię poważnie. Myślałem, że tak jakby Nerwarian zgarnie wszystkie prawa i... będzie polską ligę też robił. Nerwarian jest jedną osobą, która może uratować polski e-sport aktualnie. Bo to jest tak, że jakby Nerwarian chciałby robić feca, w sensie, boże, chciałby robić leca, to wtedy jakby też ma obowiązek robić polską ligę, więc tak jakby automatycznie polska liga była robiona przez Fantazy Expo i by to lepiej wyglądało, mi się wydaje, aktualnie. Potrzeba świeżości, ten Polsat już jest trochę dead. Jeba, prawda jest taka, że tylko miałem warunki, żeby dostać prawa? No jak? Dostałem honora od Golema? O, Golem mi dał honora, no skarowałem trochę, fakt. Jest. Szybko poszło. No. Stoi jak szef, kurynę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do Krakowa jak wracasz. Ej, to jest ta Madeleine? Nie. Wyglądam jak dziecko przy tobie. Nie wyglądasz jak dziecko. Ale nie mam k***a. Nie mam k***a 1,60 m. Piu. Dobra, zakończam streama, chłopaki. Już tak się nic nie będzie działo. Zamówię sobie kurynę i ten. Ej. Normalnie Patiro na k***e teraz chodzi? Po walce na klaucie? Opowiem wam tak nie w skrócie, tylko tak opowiem wam... Afera z Banderowcem. Lubisz Bunder? Bandera. Jeba k***e. Jebasz k***e polskie na k***e. Co k***e polskie na k***e? Dawaj, dawaj, dawaj. Co k***e polskie na k***e? Pijesz Bunder czy k***e nie pijesz? Co k***e polskie na k***e? Bunder czy nie? Weź Banderę. Budy mu opiety. No, co k***e polskie? To jest dość drażliwe. Ja bym się bał szczerze mówić tak do nich, TBH, bo dla nich ten ziomek jest takim bohaterem chyba, ma tam f***ników na Ukrainie. Riski temat to jest. No tak, dla nas jest jak jest, a dla nich jest jak jest. Nul smutny po ruchaniu, bo się zakochał i wie, że ona teraz pojechała podrać kolejne pały. Pory mu to łeb 100%. Jak się nazywa strona z kukurynami? Eskortka? Patiro się oświadczy, teraz ubiera ten włos na żel, ubiera garniak i zaraz jedzie z kwiatami do niej. To jest analne małżeństwo, o Jezu, jaka gruba. PS, anal za dopłatą 100 zł. Aha, no to fajnie ty. Young Ho, jest, nowa Maja, 22 lata. One wszystkie takie grubiutkie, są 200 zł za pół godziny. Asia, masaże, cena. Od 500 zwyż. Batirow się taką w Polsce taka za stówę, imo. Ta pokazuje stop na zdjęciu normalnie. Jakie te? Jaka sesja. Ty, a ja mogę normalnie na przykład, nie wiem, wrzucić swoje zdjęcie na przykład na Roxę? Czy to jest nielegalne? Trzeba coś zrobić. Wydaje mi się, że i ona, i też tutaj te typiary biorą za godzinę 500 zł. Tutaj za pół godziny jest 300. Myślę, że Batirow jest to tak oskubany. Ale oskubany został. Iza, czy poszłabyś ze mną na randkę? No. Okej, to mogę twój numer? Ale to było takie pytanie teoretyczne, czym poszłam na randkę, ale nie, nie. A, czyli jednak by nie poszła, XD. Czy poszłabyś ze mną na randkę? Gdybym nie miała narzeczonego, mogłabym to rozważyć. Ale ładnie, ale pokojowa, gdybym nie miała narzeczonego, mogłabym to rozważyć. Nie tak i nie, nie. Może się wydawać, że to nadal mało. Ale jednak w porównaniu do pierwszego dnia dwa razy więcej nagrań. Trzeciego dnia zacząłem naprawdę wierzyć, że to ma jakikolwiek sens. W ciągu pierwszych paru minut zrobiłem moje pierwsze podejście i właśnie wtedy dostałem swój pierwszy numer. Czy poszłabyś ze mną na randkę? Nie, muszę na tak. Okej, no to ja sobie zapiszę. Ogólnie pro tip od Super Rizzlera teraz dajecie. Nie pytajcie dziewczyn o numer. I to tłumaczył Szymon kiedyś na live'ie i to jest... racja, nie? Słuchaj tego, że numer jest bardzo prywatny i lepiej jest zapytać o Instagrama. Lepiej zapytać o Instagrama. Ewentualnie o Discorda, kappa? Nie, Discorda nie. Jak piszesz dziewczynę na Discordzie, to już red flag. Tak. Nie jesteś w Linie? Nie. Okej, okay. A dlaczego? Cóż stoi za tą brutalną decyzją? Nie wiem, po prostu. Nie umawiam się aktualnie na randki. Okej, okay, no to pójdziemy na spacer, a nie na randkę. Ale nachalny, dziwne. Też nie. Spędzam to ze sobą. Nie umawiasz się na spacery z ludźmi? Nie. Aktualnie nie. Nie z facetami. To u chłopaka, więc nie. Nie, nie. W sumie nie przyszłam w tym. Czy poszłabyś ze mną na randkę? No, zależy. Od czego? A gdzie na tą randkę? Na spacer. Szerokie bary ma straszne, co? Tak. Okej, okay, jakbyś zaprowadził w jakieś miejsce, byłaby taka opcja. No, ale serio, mi się wydaje, że... to jest serio OP.
jak szukasz, nie, dziewczyny i nie wstydzisz tak podejść, zapytać po prostu, to tak na 100 imo co najmniej 15 się zgodzi. Opinia? Gdybym nie była, to musiałabym się nad tym zastanowić. Ale po co? No nie, co, idziesz, żeby wiesz, riz złapać, trochę expa. Imo, tak mi się wydaje, że dla expa po prostu, no bo jak będzie ta jedna taka mega hot, to wtedy podejdziesz, powiesz tak, siemanko. No właśnie, nie, myślę, że nawet jak masz krzywy ryj, to i tak jak podejdziesz do 100, to się zgodzi 10%. No nie jesteś w moim typie. Okej, okay. A gdybym był w twoim typie? No może i tak. Gdybym był w twoim typie, nie, wtedy k***a też, nie, co za pytanie w ogóle? A co jest nie tak w tym typie, którym jestem? Jeszcze raz? Zrobię blondynę. Blondynę. Okej, okay, to jak przeformuję włosy, to pójdziemy? Dziwny, ten desperat vibe taki k***a. Ale nie z każdą Riz wyjdzie też, nie? Nie. Okej. Okay. Ale go wyśmiała, k***a. Ale go wyśmiała, to było takie... Nie z takim... Z szyderą. Dobra, obejrzę jednego shota tylko. Nie mam pojęcia, jak można stać po stronie bardzo w konflikcie. Przecież szachowy mentor od samego początku pięknie go punktuje, jego hipokryzję i wszystkie rzeczy, które on sobie wymyśla. Pięknie odbija pilotę, ale tu... Patrz na to! Ostatnia żywoła 7 minut temu! 7 minut temu! Ja bym powiedział mądrze, nie? Ja specjalnie... Ja mam wrażenie, że naprawdę... A teraz dajcie mi shota, jak mnie wyzywa. Ja specjalnie odpaliłem lighta na 53 sekundy! Żeby ktoś shota mi go pokazał, żeby tutaj z nim zdał. Tak? Naprawdę. Specjalnie odpaliłem stream na 53 sekundy! Oficjalny statement. Moja relacja z Rybson LOL została zniszczona przez szachowego mentora. Rybson wybrał stronę mocy Aleksandra. I prawda jest taka, że mentor mnie podsumował i zniszczył. To było tak zajebiste. Nie, serio, ja patrz, puść tego woda. Jest light. Nie wiem, no jak to oglądam, to ja nie mam pojęcia, jak można stać po stronie Bartosza w tym konflikcie. Przecież szachowy mentor od samego początku pięknie go punktuje, jego hipokryzję i wszystkie rzeczy, które on sobie wymyśla. Pięknie odbija piłeczkę, ale oczywiście tu pójdzie za większym streamerem, no bo jak mistrz streamer może się bronić w takiej sytuacji? Dobra, już. Dobra. Musisz o tam. Da, wbijać na kika, pany, wbijać na kika, ja tylko na chwilę. Zaraz. Nie do Polski, ale nie, już ma paszport.